podatki i ubezpieczenia, czyli dwie takie najważniejsze rzeczy, z którymi przedsiębiorcy mają do czynienia. I pomyśleliśmy, że nasi przedsiębiorcy są warci tego, żeby im po prostu pomóc w zwykły, normalny sposób, po ludzku, czyli tych ekspertów, tych specjalistów zaprosić do Akademii Bialskiej razem z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców, panem Adamem Abramowiczem, i żeby oni po prostu w dyskusji, w swoich wykładach, w rozmowach w kuluarach byli w stanie nam jak najwięcej powiedzieć. Jeżeli się Jak słuchaliśmy wykładu Rzecznika Praw Obywatelskich, pana profesora Wiącka, jeżeli istnieją różnego rodzaju kruczki prawne, istnieją problemy w interpretacji, to co dopiero zwykły, normalny człowiek, który ma małe przedsiębiorstwo, co taki człowiek ma powiedzieć? On po prostu szuka pomocy, szuka rady. I tutaj u nas w Akademii Bialskiej znajduje tą pomoc. Bardzo się cieszymy, że właśnie jest bardzo dużo osób, jest ponad 200 osób, które chłoną wiedzę, pragną tej wiedzy. I jest bardzo dużo specjalistów, fachowców z Warszawy, z Łodzi, z wielu innych ośrodków, ale też u nas z Akademii Bialskiej. Też nasi pracownicy będą mieli wykłady i będą uczestniczyli w panelach dyskusyjnych. Mali przedsiębiorcy, większość właśnie tego typu przedsiębiorców jest na terenie Polski Wschodniej, naszego powiatu Białej Podlaskiej. Pozostają trzy wyjścia tak naprawdę, panie rektorze. Albo zamknąć firmę w dobie właśnie niesprzyjających warunków gospodarczych i prawnych, albo pójść w szarą strefę, albo uczestniczyć w tego typu konferencjach, które proponuje Akademia Bialska. Bardzo słusznie pan to zauważył. Rzeczywiście my nie możemy ani zamykać przedsiębiorstw, ani iść w szarą strefę. My mamy jedyne tylko i możliwe rozwiązanie, mieć jak najwięcej informacji i jak najlepiej poruszać się w tym dosyć skomplikowanym gąszczu przepisów, jeżeli chodzi o podatki i ZUS, ubezpieczenia. Ta propozycja, którą składa rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, pan Adam Abramowicz, żeby ten ZUS był dowolny, żeby był płacony w momencie, kiedy przedsiębiorca ma na to pieniądze, żeby ten ZUS nie zażynał działalności gospodarczej, wydaje się być bardzo na czasie, wydaje się bardzo trafny. I tutaj mamy w tej chwili wykład wstępny z biura rzecznika. Doktor Marek Woch głosi ten wykład, wprowadzając niejako w to problematykę, a za chwilę będziemy mieli dyskusję, żeby fachowcy wypowiedzieli się, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Ja jeszcze nawiążę, panie rektorze, do przecież waszych studentów. Gro ludzi to przecież ludzie, którzy zakładają swoje firmy, nawet podczas studiów, to ludzie przedsiębiorczy, ludzie kreatywni, i taki udział w tej konferencji, może nawet obserwacja wyników tej konferencji, materiałów pokonferencyjnych, to również pomoc w ich edukacji tutaj na studiach na Akademii Bialskiej. Oczywiście, jak najbardziej. Najlepiej, ja mówię, jeżeli się uczestniczy w konferencji, w seminarium, to tak jakby się przeczytało dziesiątki książek, bo prelegenci, oni streszczają swoje badania, swoje obserwacje, to co przeczytali do tej pory, i w prostych, zwykłych słowach tłumaczą. W pigułce to najważniejsze rzeczy przedstawiają, tłumaczą. A więc dla studentów jest to niebywała korzyść. Mało tego, panie rektorze, jeszcze jedna rzecz. Możliwość poznania na korytarzu, we własnej uczelni, nawiązania kontaktów z osobami z pierwszych stron gazet i osobami, które są decyzyjne i tworzą prawo. Tak, i też posłuchanie tych osób bezpośrednio, a okazuje się, że te osoby bardzo
starają się i dbają o nas wszystkich, że to nie są zamknięci gdzieś w takiej szklanej wieży i niedostępni, tylko to są osoby, które są w stanie w bardzo prosty, klarowny sposób wyjaśnić te zawiłości, a przede wszystkim pokazać, że obaj rzecznicy, bo i Rzecznik Praw Obywatelskich, i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, oni są dla ludzi, oni są z ludźmi, oni po prostu reprezentują interesy nas, zwykłych, prostych obywateli. Dziękuję za pana słowa. Dziękuję również. Temat dobrowolnego ZUS-u jest bardzo nośny propagandowo, no bo kto chce płacić podatki, a składki ZUS-owskie są zaliczane do formy opodatkowania. A więc tak, fajnie brzmi, natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Powiem szczerze, że inicjatywa przedstawiona tutaj głównie przez rzecznika MŚP, mimo że sam jestem przedsiębiorcą, nie bardzo mi odpowiada. Przede wszystkim myli się w tych wszystkich argumentacjach kwestie osób prowadzących przedsiębiorczość, ponieważ wrzuca się do jednego worka krawcową, tą, która była przywoływana przez rzecznika, oraz będące na działalności gospodarczej osoby, które osiągają dochody kilkudziesięciu tysięcy złotych. To są zupełnie, mimo że forma jakby prowadzenia działalności gospodarczej jest ta sama, są to zupełnie inne problemy. I o ile możemy rozmawiać o kwestii być może zmniejszenia, ograniczenia składek płaconych przez mikroprzedsiębiorców, przez te przysłowiowe krawcowe czy fryzjerki, to wrzucanie wszystkich do jednego worka to jest jedno wielkie nieporozumienie. Ta kwota ZUS-u robi się z roku na rok coraz większa, ona coraz bardziej obciąża budżety firm, budżety jednoosobowych działalności gospodarczych. No i właśnie, czy to może trwać i czy będzie trwało bez końca? Czy to kiedyś samo z siebie nie upadnie? Tak, ma pan rację, aczkolwiek jest to znacznie szerszy problem, ponieważ nasz system zabezpieczeń społecznych, było to również mówione na dzisiejszej konferencji, jeżeli się nic nie zmieni, to czeka w przyszłości, jeśli nie bankructwo, to konieczność dofinansowania z budżetu państwa w takiej wysokości, że świadczenia zostaną zminimalizowane. Można to zrobić prostą jedną ustawą. Groszowe emerytury. Dokładnie tak. Będą to wtedy groszowe emerytury. Także problem jest, więc rozmawiajmy o zmianie tego systemu. Natomiast nie w ten sposób. Od siebie chciałbym dodać, że super pomysłem i oboma rękami się podpisuję pod programem pracowniczych planów kapitałowych. Jest to system, który zaczyna dopiero być budowany. Jest to uzupełnienie tej emerytury z ZUS-owskiej tak zwanej i on ma właśnie zachęcić ludzi do oszczędzania, nauczyć ich, że pieniądze się inwestuje. Oczywiście nie wszyscy mogą sami to robić, ale pracownicy, którzy odkładają pieniądze w PPK, de facto są też inwestorami, ponieważ firmy prowadzące te programy inwestują te pieniądze, pomnażają i to jest właśnie droga do jakby poprawienia i jakby zabezpieczenia emerytalnego dla ludzi na przyszłość. Jako przedsiębiorca, prezes Bielsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej, obserwujecie sprawy te, które obraduje Sejm, projekty ustaw. To, o czym rozmawiamy dzisiaj, na pewno poczekamy długo jeszcze na pewnego rodzaju rozwiązania, konkretne rozwiązania. To nie są sprawy na dzień dzisiejszy, na ten miesiąc, na ten rok. To znaczy tak, jestem przekonany, że ten konkretny projekt, o którym dzisiaj mówimy na konferencji, on nie doczeka się w takiej formie rozwiązań ustawowych.
ani ta ekipa rządząca, ani żadna, która ewentualnie przyjdzie po nich, nie zgodzi się na to rozwiązanie. Profesor Góra mniej więcej wyjaśnił w swoim wystąpieniu, dlaczego to rozwiązanie jest złe. Natomiast jeżeli w ogóle byśmy chcieli powiedzieć o rozwiązaniach podatkowych dla przedsiębiorców i tutaj nawiązać do osławionego Polskiego Ładu, dzisiaj już chyba nie ma osoby, która by broniła tych rozwiązań, tego systemu. Koszty, które my jako przedsiębiorcy ponieśliśmy, jeżeli chodzi o dostosowanie się, nadążanie w szalonym tempie uchwalanych zmian, no to jest już nie do odrobienia, tak? Te koszty już żeśmy ponieśli. Nastąpiła w firmach rozbudowa działu księgowego, prawnego, to widać? Dokładnie, to za tym szły nowe systemy informatyczne, a za tym często w dalszej kolejności idą inwestycje w sprzęt komputerowy, który musi nadążać za nowelizowanymi programami księgowymi. Także to są naprawdę duże koszty. A czy nie jest też tak, że państwo zakłada, że każdy z nas, przedsiębiorców, jest od razu już przestępcą? Nie za dużo jest sprawozdawczości, nie za dużo jest tego spowiadania się w urzędach skarbowych i innych, jak pan uważa? A czy może tak daleko bym nie poszedł, że już chyba dzisiaj już nie jest ten czas, że przedsiębiorca, każdy przedsiębiorca był uważany za potencjalnego przestępcę. Chyba już te czasy na szczęście odeszły w przeszłość, natomiast w dalszym ciągu państwo traktuje z nieufnością przedsiębiorców. Kwestia rozbudowywania biurokracji, kolejne zezwolenia, koncesje, uprawnienia, które trzeba uzyskiwać, żeby legalnie prowadzić działalność gospodarczą, tak naprawdę pochłaniają tak dużo czasu, że na tą zasadniczą działalność, rozwiązania inwestycyjne, plany inwestycyjne, zostaje coraz mniej czasu. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy naszego kraju, to przede wszystkim jest oparty o sektor MŚP. Ten sektor, jeżeli chodzi o Urząd Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, reprezentuje Adam Abramowicz i on jako współorganizator z panem rektorem w Akademii w Białej Podlaskiej postawili sobie za cel pokazać z jednej strony ubezpieczenia społeczne, a z drugiej strony podatki, że te systemy de facto są dwoma systemami niezależnymi i one w konsekwencji negatywnej powodują to, że przedsiębiorcy wskazują na tą mitręgę urzędniczą, daje przykład chociażby wysokości składek ubezpieczeń społecznych, wysokość ubezpieczeń zdrowotnych i system podatkowy. Więc w pierwszej części konferencji padało to, że należy upraszczać procedury, jak również system finansowy, jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne czy podatkowe, między innymi, żeby była jednolita danina. Uprościłoby to mianowicie rozliczanie, chociażby biura księgowe, rachunkowe wskazują to jako problem po prostu czasochłonności, niezrozumienia pewnych interpretacji przepisów. Dlatego jednolita danina. Natomiast jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne, proszę Państwa, był prezentowany pogląd, projekt już, który leży w Sejmie, przyjęty przez panią marszałek Elżbietę Witek jako projekt obywatelski, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. I tutaj oczywiście pojawiły się głosy przeciwne, że dlaczego ma być dobrowolność ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, czyli przedsiębiorca płaciłby, jeżeli by chciał, ale jeżeli by nie ma dochodu, to trudno wymagać od niego, żeby płacił. I ta propozycja, jakby inicjatorem tej idei był pan Adam Abramowicz, pan rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zrzeszyli się w Komitecie Ustawodawczym, napisali projekt, złożyli to pani marszałek. Do 15 kwietnia trwa zbiórka podpisów. Jeżeli ktoś z państwa, słuchaczy, czy z osób, które będą oglądać, są zainteresowane wsparciem komitetu, złożeniem podpisu i odesłaniem listy wypełnionej. Ja bardzo tutaj apeluję, proszę, że to na pewno by pomogło przy tej akcji, która tak naprawdę też chce wywołać szerszą dyskusję o ubezpieczeniach społecznych. Bo dzisiaj mamy taką sytuację, że
odkładamy przez 40 lat emeryturę, ale już 30% według ostatnich danych najnowszych mężczyzn chociażby nie dożywa do tej emerytury. I sytuację mamy paradoksalną. Moje dziecko nie dożyje, przykładowo gdybym ja nie dożył emerytury, odpłukać w niemalowane, bo to opatrzność decyduje, ale nie dziedziczy tych środków. Natomiast w sytuacji, kiedy ja bym nie płacił tych składek, to dziecko moje dziedziczy długi. I to są wpędzane rodziny w zadłużenie. Już w ubiegłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął 210 tysięcy egzekucji, żeby wyegzekwować te pieniądze od rodzin, które tak naprawdę nie mają tych środków. W związku z tym... Być może wiedzą coś więcej niż my. Może czeka nas w najbliższym czasie abolicja. Wybory się zbliżają. Szanowni Państwo, i też w trakcie debaty padło, że nieważne jaki rząd, przez ostatnie kilkadziesiąt lat każdy próbował coś zrobić. Daję przykład, rząd SLD wprowadził 24 tak zwanego preferencyjnego ZUS-u. Abolicja już około 10 lat temu została wprowadzona przez Platformę Obywatelską. Konstytucja biznesu wprowadzona przez rząd Zjednoczonej Prawicy dała możliwość już dobrowolnego ZUS-u, ale przez pół roku małego ZUS-u, proszę Państwa, też, ale znowu wprowadzono 3 lata z 5. Proszę Państwa, my chcemy pokazać, że kolejnym elementem, który nie wywraca żadnego systemu ubezpieczeń społecznych ani systemu instytucjonalnego, jest dobrowolny ZUS, czyli najbardziej sprawiedliwa propozycja, czyli przedsiębiorca ma dochody, to płaci, jeżeli zdecyduje, a jeżeli nie ma dochodów, nie płaci, a jeżeli nawet ma, a nie chce korzystać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to na rynku są inne produkty, chociażby indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego i wtedy przedsiębiorca może sam sobie odkładać, czy inwestując w mieszkanie, które później będzie na emeryturze wynajmował i będzie miał tą emeryturę. I przedsiębiorcy są samodzielnymi ludźmi, racjonalnymi, na pewno by takie produkty na rynku wygospodarowali. Ale przecież znajdziemy w internecie bardzo jaskrawe przykłady wyliczeń. Część z nas pokusiła się o to, aby policzyć, ile by było na koncie stanu środków, odkładając co miesiąc te 1500, 1000, 1200 zł przez te 40 lat. Uzbierałaby się naprawdę pokaźna sumka. Tak, i to jest, proszę Państwa, jeżeli mówimy w kategoriach sprawiedliwości społecznej, no to mamy dwie sytuacje. Odkładamy te przez te 40 lat po te 1500 zł. Oczywiście trzeba oddać tutaj, że ustawodawca przewidział waloryzację, tylko, proszę Państwa, nie ma odpowiedzi tak naprawdę konstruktywnej, co w sytuacji, kiedy umieram przed emeryturą albo pobieram przez rok emeryturę, czyli tak naprawdę nie odzyska moja rodzina całości tej emerytury. W związku z tym procedura w tym projekcie też jest taka, że jeżeli chodzi o wyliczenia kosztów, bo to też jest ważne, wskazujemy, że równie dobrze z 1500 zł mógłby przedsiębiorca spłacać zakup kawalerki, która to kawalerka, czy mieszkanie dwupokojowe, nie mówimy przez pryzmat Warszawy, Gdańska, bo to może wysokie ceny po 10-15 tysięcy, tylko mówimy przez pryzmat Białej Podlaski, Chełma, Międzyrzeca, Radzynia. Proszę Państwa, za 1500, za 1700 raty można by było spłacać i to mieszkanie, proszę Państwa, w sytuacji nieszczęśliwej jakiejś losowej danej osoby, która płaci te składki, przechodziło na rodzinę, czyli to dziecko już odziedziczyłoby kapitał, który ktoś gromadził w postaci mieszkania i nawet można by było to wynajmować. Na co przedsiębiorcy wskazują? Na tą niesymetrię, proszę Państwa, że długi się dziedziczy, a jeżeli chodzi o składki, się nie dziedziczy. I w związku z tym, proszę Państwa, już dzisiaj dane pokazują, że ten system, on jest niewydolny, bo ciągle się przedsiębiorstwa zadłużają. Natomiast też, proszę Państwa, nie mówimy o jednej zasadniczej kwestii, że ZUS to tak naprawdę jest instytucja, która organizuje te wypłaty, zarządza tymi składkami. Natomiast, proszę Państwa, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który jest jakby administrowany przez ZUS, składa się z kilku ubezpieczeń. I ubezpieczenie chorobowe już jest dobrowolne. Przedsiębiorca może sam zdecydować, czy sam się ubezpieczy w ZUS-ie, czy nie. To, proszę Państwa, też pokazujemy jako twórcy tego projektu, że dlaczego w ubezpieczeniu chorobowym, kiedy ja będę zachoruję albo będę miał wypadek, nikogo nie obchodzi, że tak powiem w cudzysłowie, czy kto mi zapłaci to świadczenie, a przy emeryturze, która jest nirwaną za 40, 30, 20 lat, jakimś marzeniem, mrzonką tak naprawdę, już się martwimy, że nie będę miał środków na życie. To jak się połamie i ulegnę wypadkowi, to tutaj się nie martwimy, a tutaj się martwimy. Ale to jeszcze nie wszystko, proszę Państwa. Fundusz rentowy.
fundusz rentowy i fundusz wypadkowy, czyli też płacimy na te składki łącznie, bo to jest taka zbitka pojęciowa, że płacimy na ZUS, ale w ramach tego płacenia na ZUS to są te fundusz emerytalny, rentowy, wypadkowy, chorobowy. Proszę Państwa, jeszcze fundusz pracy, ale tego nie ruszamy w tej debacie. Natomiast proszę Państwa, jeżeli chodzi o fundusz rentowy i wypadkowy, to sam ZUS wyliczył, że przez 4 najbliższe lata będzie na plusie 90 miliardów złotych. Czyli to jasno pokazuje, że ten fundusz, te dwa fundusze się bilansują. Czyli się bilansują, ale nie ma dyskusji, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Czy te pieniądze są oddawane dla przedsiębiorców, jeżeli to jest nadwyżka? Bo jeżeli jest ubytek, to ZUS twierdzi w tych to też, proszę Państwa, nie tyle, że sam ZUS, po prostu tak przepisy są skonstruowane od kilkudziesięciu lat, których nikt nie pokusił się zmiany, nawet tak naprawdę po przemianie ustrojowej w 89 roku ubiegłego wieku w naszym kraju. I teraz, proszę Państwa, to jeżeli jest ubytek, to my mówimy, że jeżeli wyprowadzimy część przedsiębiorców z ZUS-u, to będzie większy ubytek, ale proszę Państwa, tak naprawdę koszty to jest na poziomie 6,5 miliarda złotych, a budżet ZUS-u jest 300 miliardów. To pytanie, a ubytek jest pozorny, bo przecież gdy nie będę płacił składek, to trudno, żeby mi ktoś wypłacał później emeryturę. No to czyli tak naprawdę na koniec dnia, w momencie przechodzenia, jeżeli przedsiębiorca by osiągnął wiek i on stwierdziłby, że w ZUS-ie ma emeryturę, no to ZUS wprost proporcjonalnie by pomniejszył o to, co ktoś nie wpłacił. Logiczne. Natomiast to pokazuje, że też ta dyskusja czasami jest fake newsowa, natomiast nie merytoryczna, bo w czym jest 6 miliardów, jeżeli 6 miliardów jest kosztów administracyjnych ZUS-u rocznie w tym roku, w 2023. Tak? I to może tyle musi kosztować. Ja tutaj się nie wypowiem, tylko chcę pokazać, że to jest taka pula tych środków, które ewentualnie w pierwszym takim rzucie, kiedy 50% przedsiębiorców by wyszło, czyli około 750 tysięcy, proszę Państwa, tak naprawdę to jest mowa o 750 tysiącach ubezpieczonych versus tak naprawdę z pracownikami 17 milionów, tak? To proszę Państwa, też żebyśmy wiedzieli, jaka to jest skala. 700 tysięcy do 17 milionów wszystkich ubezpieczonych, natomiast to też pokazuje, że ci przedsiębiorcy zatrudniają wielokrotnie tych pracowników i płacą, proszę Państwa, dopłacają do tych składek 50% tego, co pracownik sam płaci, bo to też nie wybrzmiewa, tylko mówimy, że przedsiębiorca chce na kimś oszczędzić. Proszę Państwa, przedsiębiorca płaci za 30 dni zwolnienia chorobowego za pracownika, dopłaca w sensie uregulowań drugie tyle do pracownika za ubezpieczenia społeczne i chcemy, żeby za siebie, proszę Państwa, nie płacił, bo on już mówi, że te wszystkie koszty sumując na koniec dnia po prostu nie pozwalają mu wyrwać się z tego takiego, można powiedzieć, momentu, gdzie on chciałby się rozwijać, a ten ZUS jest przytłaczającym fiskalnie narzędziem. Więc proszę Państwa, też jakby nie chcę tutaj powiedzieć, że pracownik, pracodawca, bo to czasami jest taki dyskurs, kto jest dobry, kto zły, proszę Państwa, kto jest szary, kto czarny, kto biały, to proszę Państwa, nie na ten temat polega. Ja uważam, że pracodawcy i pracownicy stworzą jedną organizację i powinni rozumieć, współpracować, że tak naprawdę jedni od drugich zależą de facto. I się po prostu szanować. Natomiast też pokazując już w liczbach, w kwotach, no to te przepisy jednak, one nie są tak uregulowane, żeby ten przedsiębiorca mógłby powiedzieć, dobrze, kiedy nie mam pieniędzy, to jak mam zapłacić, to siłą rzeczy się zadłużam. I to jest tak naprawdę dyskusja poważna, bo czują przedsiębiorcy, że to jest niesprawiedliwe. To już nawet, a czasami jest to tylko pokazywane, że to chodzi o pieniądze. Proszę Państwa, o pieniądze chodzi przede wszystkim, ale tak naprawdę, jeżeli to by był sprawiedliwy system, to by przedsiębiorcy też na to inaczej patrzyli, a sprawiedliwy byłby taki, że ja odkładam i mam poczucie takie, że ktoś to odziedziczy chociażby. I wtedy przedsiębiorcy, tutaj nie robiliśmy badań w tym zakresie, co by wtedy powiedzieli, ale można tutaj poprosić socjologów, przecież mogliby zbadać takie zjawisko. Przedsiębiorco, czy ty będziesz odkładał na ZUS, jeżeli będziesz miał poczucie takie, że te pieniądze będą dziedziczone i twoje dzieci to odziedziczą? Proszę Państwa, na pewno te badania by inaczej się kształtowały niż dzisiaj ten brak zaufania do ubezpieczeń społecznych, który z rankingu wychodzi, że on nie podwyższa się tak naprawdę procentowo, tylko obniża się to zaufanie. Zwłaszcza jak są komunikaty takie, że po 40 latach pracy 20% to będzie emerytura, wysokość emerytury, czyli 20% ostatnich pensji. No to proszę Państwa, to już kolejny jest element przemawiający za tym, że ten system należy zreformować fundamentalnie. Thank you.